Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj będzie taki nieco luźniejszy odcinek, ponieważ poopowiadamy sobie o przyszłości tego kanału, o tym co będzie się na nim działo podczas trwania nowego roku szkolnego. No i przy okazji otworzymy sobie również saszetkę z serii LEGO Mini z już całkiem w sumie staram, eee, aczkolwiek no w sumie czemu nie, tak więc zapraszam do oglądania. Jak już się pewnie dobrze domyślacie, w tym roku szkolnym będzie nieco gorzej na tym kanale, po prostu jeżeli chodzi o regularność, jak i przekazywanie Wam filmików, ponieważ idę do liceum, do pierwszej klasy liceum, no i po prostu będzie dosyć ciężko, bo trzeba się tam oczywiście zaznajomić ze wszystkim, trzeba będzie sobie poszukać jakichś znajomych, zająć się przede wszystkim nauką, no i oczywiście też tam po prostu się zadomowić w tym liceum, poza tym również, no na pewno będą się pojawiały odcinki na kanale, aczkolwiek nie o godzinie 10, tak jak to miało miejsce w te wakacje, ale na przykład tak powiedzmy 16, 17, jeszcze dokładnie nie mogę Wam powiedzieć o której tak naprawdę będzie to godzinie, ponieważ nie mam jeszcze pełnego planu lekcji, właściwie to nie mam w ogóle planu lekcji, jest tylko yy, u mnie na razie spis Książek i w sumie to tyle. Aczkolwiek wydaje mi się, że właśnie gdzieś tak bardziej wieczorkiem, no bo wiadomo, no jak przyjdę do szkoły, to jeszcze trzeba będzie się potem uczyć i tak dalej. Tak więc myślę, że mniej więcej 16-17 to będzie godzina tych odcinków na moim kanale. No i będę się starał robić minimum dwa filmy tygodniowo, ponieważ chciałbym, żeby jakaś tam regularność była na tym kanale, nie tak, że rzucę sobie jeden odcinek na miesiąc i tyle będę miał z głowy. Tylko to się do tego oczywiście też rzecz jasna przyłożyć, no tak wiecie o co chodzi. Już na tym kanale w sumie pracuję 3 lata, więc, więc chciałbym to utrzymać w fajną formę, no i po prostu wy mi też możecie w tym pomóc, na przykład zacząć wspierać ten kanał, aczkolwiek po prostu na przykład go subskrybować czy coś takiego, wyście mnie po prostu motywowali, aczkolwiek tutaj koniec już tej reklamy przechodzimy sobie dalej. No i właściwie to tyle. Zmienił się też awatar, bo przez wakacje był taki awatar, a teraz jest taki awatar. No i będziecie sobie porównać ten stary mój awatar z tym nowym. No i tutaj zobaczcie, że właśnie ten nowy jest nieco zmodyfikowany, nieco go streamingowałem, że tak powiem, ponieważ dodałem tam takie czarne kontury i po prostu jest nieco ciemniejszy. No i w sumie to by było chyba na tyle, jeżeli chcecie sobie o tym na spokojnie poczytać z samotności i się zastanowić na tym, co wyjdzie na tym kanale później, albo coś mi napisać o tym o przyszłości tego kanału, to albo napiszcie tutaj w sekcji w komentarzy, albo albo weźcie sobie na moją zakładkę społeczność na tym kanale gdzie też po prostu wczoraj chyba z tego co że pamiętam no jeżeli to wrzucam właśnie w czwartek to w środę e, czyli wczoraj pojawił się, no pojawi się tam post w którym właśnie opisałem wam e, dokładnie to co będzie się działo przez ten rok szkolny w, e, w właściwie na moim kanale no i to chyba by było na tyle no tak więc żeby ten odcinek nie był jakiś taki ekstremalnie krótki tak jak zapowiadałem wcześniej otworzymy sobie również saszeteczkę z serii tym razem Lego Mini z DC, ponieważ czemu w sumie nie? Chciałem mieć jeszcze jedną figurkę, właśnie z tej serii. Dość dawno w sumie ona wyszła, bo chyba jakoś rok, albo nawet dwa lata temu, ale tutaj nie jestem pewien. Z tyłu wygląda to tak, Sprawdzę oczywiście. W ten sposób jest to na licencji DC 71026 to numer katalogowy. No i tak w, goli, w gwoli ścisłości jeszcze szukałem tylko nożyczek, to minifigurkę kupiłem sobie, ponieważ teraz właściwie już wyszły z tego to dobrze pamiętam, nowe komiksy właśnie z DC, są tam o Harley Queen, o Batmanie, chyba też o Flashu, aczkolwiek jeden co mnie interesuje bardzo mocno, to właśnie taki o tej figury, która znajduje się w środku. O Harley Quinn też sobie ten komik kuku ko, ku, kurde no komiks pewnie zakupię, ale nie wiem, czy zrobię o nim akurat odcinek. Chciałem zrobić odcineczek właśnie o tej postaci, którą zaraz sobie tutaj wyciągniemy. No i jako, że dzisiaj byłem w kiosku, nie było niestety jeszcze tego komiksu. Po prostu blisko nie mam Empika, więc będę musiał gdzieś jechać. To tak jak go znajdę, po prostu zrobię odcinek na kanale, już pewnie jakoś w nowym roku szkolnym. Zobaczycie oczywiście, jeżeli chcecie taki odcinek, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli nie, to oczywiście go nie zrobię. A jeżeli taki odcinek się nie Pojawi, no to na pewno na moim Instagramie będzie jakaś fotka właśnie z tym komiksem oraz to minifigurką, które sobie za chwileczkę wyciągniemy, tak więc zapraszam też na moj... a, tak więc zapraszam Was też na mojego Instagrama, a teraz wyciągamy już sobie samą figurkę bez przedłużania i dobrze wymacałem z tego co widzę na razie chyba. Tak, jest to Superman. Po prostu Superman, ale tutaj ta wersja mi się dość podoba. Wszystko chyba już wyciągnąłem więc w porządku. W moim Tesco, które jest takie niedaleko. Też szukałem tam właśnie tego komiksu. Jest jeszcze ta seria, z wszystka, wszystka ta cała seria wszystkich minifigurek właśnie z DC, więc tam sobie to kupiłem. Po prostu mogę wymacać i tyle. Miałem szczęście, bo zostały się jeszcze chyba jakieś 5 saszetek czy coś takiego. No i właśnie w jednej z nich wymacałem tego Supermana, więc fajnie. Zrobimy sobie jeszcze tutaj taki mały yy, takie małe otwarcie tej saszetki. Święty. Rozpiski figurek wszystkich, które znajdują się w środku. No i wam jeszcze powiem, które już mam, których jeszcze nie mam. Nie chcę już chyba zbierać reszty tej serii, bo cała reszta już raczej mnie nie interesuje. Tutaj ten gościu w ogóle jakoś mnie nie interesuje. Wonder Woman, no tak średnio raczej Aquamana mam, uważam go za świetną figurkę. Tak kobita, nawet nie wiem jak się nazywa, właściwie to widziałem tylko serię na Netflixie, że on nie jest, jeżeli mi się spodoba, na przykład jak ja sobie zobaczę, to może tą figurkę jeszcze kupię, ale nie jestem pewien. Jest również ten złoczyńca, który walczy z Zieloną Latarnią, sam Zielona Latarnia. Yy, ta, no, Cheetah, którą też mam w swojej kolekcji, ten nasz dzisiejszy Superman. Jest również Cyborg, raczej tak średnio wygląda, ale może jeszcze kiedyś go sobie zakupię Jest również Batman, którego ostatnio sobie właśnie zdążyłem kupić. Fotka była na Instagramie, więc wpadajcie Jest również ta kobita, co walczy kuszą. Jest też jakiś dziwny gość, który chyba yy, ma moce innych bohaterów. Okej, okay. jest Robin w sprzedaniu mojego Batmana, z tego co dobrze pamiętam. Jest również Flash z garnkiem na głowę, właśnie to z patelnią. Jest również ta Bumblebee, nie mylić z Transformersem. Oraz oczywiście Joker, którego też już w swojej kolekcji mam. Od tyłu nic odkrywczego, więc sobie teraz nieco złóżmy tą figurkę na takim przyspieszonym tempie. No i tak oto prezentuje się nasz Superman. Poza figurką oczywiście dostaliśmy również klasyczną postawkę. Taką oto czarną. Oraz klocek z jumperem, żeby taką figurkę sobie w całkiem fajnej pozie tutaj e, po prostu przedstawić, tylko tutaj mi ten jeszcze klocek wszedł w but naszego Supermana. No i Superman wygląda właśnie w ten sposób. Bardzo podoba mi się to, że jest on taki jakby klasyczny, tutaj nic nie przesadzono, ale fajny również jest ten taki ciemno-niebieski kontur, taki właśnie to granatowy kontur podciągnięty na tym torsie. Nóżki nic specjalnego, właściwie tylko dwa takie czerwone trójkąty, takie strzałki czy coś takiego. Z tyłu właściwie klasyka klasyki, czerwona pelerynka mięciutka, fajna. No i dwa wrazy twarzy, pierwszy jest taki uśmiechnięty, a Drugi niestandardowy, bo takie oczka wręcz wyjęte z jakichś horrorów. No właściwie to tutaj są oczywiście przedstawienie, przedstawienie jego moty, tych czerwonych. Ee, oczu laserowe, aczkolwiek tutaj właśnie jest to taka nieco mroczniejsza twaryczka, oraz oczywiście dobrze nam już znany loczek na czarnych włosach. No jest również taka oto gazeta z Daily Planet Cape to Wonders City. Tutaj oczywiście widzimy jakiś ratunek samolotu, że pewnie Superman. Ten samolot tutaj po prostu uratował z jakiejś opresji, on się zaczął palić chyba i coś z nim robił, nie wiem. Ale figurka wygląda naprawdę fajnie i jestem z niej dość zadowolony. Tak więc tak jak już mówiłem, tutaj nie ma żadnych rewelacji, ten odcinek nie był jakiś wiecie, przełomowy, nic takiego, nic z tych rzeczy. Oczywiście tutaj głównie chodziło mi o to, że przedstawię Wam nowe plany na nowy rok szkolny na tym kanale co się będzie działo i tak dalej, ale również otwarcie takiej saszetki było dla mnie dość przyjemne. Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli właśnie odcinek o komiksie właśnie związanym z tym oto Supermanem. Jeżeli go znajdę w piłko albo gdzieś indziej, to oczywiście taki odcinek Wam nagram, bo czemu by nie. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, na którym dość często w sumie pojawiają się jakieś foteczki minifigurek LEGO, ale i nie tylko. No i właściwie to chyba by było na tyle. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to możecie również zostawić łapeczkę w górę, byście mnie zmotywowali do nagrywania dalszego przez ten rok szkolny, bo jednak będzie to dość trudne w sumie połączenie liceum wraz z nagrywaniem oraz subskrypcji, byście nie przegapili kolejnych odcinków na moim kanale. Teraz tak jak mówię, będą się pojawiać nieco rzadziej. Żebyście się przyzwyczaili, to również dzisiaj ten odcinek pojawi się około 16 albo 17. No aczkolwiek zobaczymy jeszcze jak to będzie właśnie w tym nowym roku szkolnym. Trzymajcie się i cześć!